Drodzy, w najbliższą niedzielę zastanowimy się nad Ewangelią Marka, gdzie w drugim rozdziale od pierwszego wiersza czytamy historię o uzdrowieniu sparaliżowanego. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Drodzy, w tej historii jest wiele wątków, które można by było poruszyć. Jednym z nich jest przebaczenie. Czyż nie mamy mocy przebaczenia? Możemy przebaczać komuś jego występki, ale także ktoś może nam przebaczyć nasze winy. Mamy i posiadamy taką moc. Dlaczegoż ci, którzy są uczeni w piśmie, myślą sobie, że Jezus bluźni dlatego, że mówi: odpuszczone są grzechy twoje? Czy jesteśmy bluźniercami, kiedy odpuszczamy czyjeś grzechy? Zapewne nie. Pan Bóg powołał nas do tego, abyśmy odpuszczali sobie nawzajem. Do czego prowadzi odpuszczenie? Do lepszego życia. Do lepszego życia, w którym to my dobrze się czujemy. Dlatego też Jezus odpuszcza i nam grzechy. Dlatego też, drodzy, zapraszam was w najbliższą niedzielę, by bardziej zastanowić się nad tym tekstem i nad przebaczeniem, które oferuje nam Pan Bóg. Jeśli On nam przebaczył, to i my mamy przebaczać. Pozostańcie z Bogiem.